Witam serdecznie. Projekt pompa ciepła z beczki po kapuście, ciąg dalszy. Ale mamy kłopoty. Kapusta pokazuje rogi, zaczyna buzować, mamy wycieki. Proszę zobaczyć, muszę się z tym uporać, ale tutaj widzicie prawidłowe szpramowanie, czyli takie zabezpieczenie. Nie daje to rezultatu, będę coś działał dalej. To tutaj te uszczelnienia mi zdały egzamin. A jak widzicie, rurki gazowe już połączone. Już niedługo będę miał zastępczy klimatyzator, także to podłączę. Więc jeśli chcecie widzieć więcej, zapraszam do subskrypcji na mój kanał. Wtedy części dalsze pojawiają się z automatu. Pozdrawiam serdecznie. Do zobaczenia.